Witam wszystkich bardzo serdecznie, Mario. Adam. Zawija mnie musli, który jadą. A przed nami kolejny odcinek Demon's Souls. Dokładnie. Ostatnio w bohaterski sposób udało mi się pokonać pająka. I trwało to tylko moment. Ale odcinek z pół godziny. Polecamy oglądać na prędkości 1,25. Dobra, to gdzie teraz w sumie mamy idziemy? Sporo możliwości. Możemy pójść... Nie, omijajmy nie. Toksyczny świat. Dobra, w sumie... Odkładajmy to tak długo, jak tylko możemy. Nie będę wchodził na kartę na czasie. Dobra. Tutaj nic nie możemy zrobić. Nie możemy, to po Tower Knightie to nam się zablokowała lokacja. Tam czeka nas zejście głębiej pod ziemię i boss. Mhm. Do tego bossa jest super szybka droga. Ale nie jestem pewien, czy jesteśmy gotowi na tego bossa. Przed chwilą dopiero pokonaliśmy bossa. Mhm. Przydałoby się pójść trochę w Explore, trochę pod Expić i tym podobne. Co to był za świat przed nami, bo nie pamiętam teraz. Nie wiem. Kliknij na niego. Aha, to jest to. No to tutaj też możemy teoretycznie iść. Nie wiem, jak będziemy sobie radzić ze szkieletami, ale mamy dosyć dobrego Mace'a. Albo do więzienia. Nie wiem, więzienie nie jest według mnie takie straszne. Nie wiem po prostu, jak levelowo teraz tam będziemy, więc ja bym proponował, skoro mamy zero dusz, to spróbować więzienia? Mhm. Dobra. Czekaj. Wydałeś wszystkie swoje dusze? Tak. Na pewno? Tak. Aha, okej. Okay. Zlevelowałem, kupiłem trawki do leczenia. O, spoko. Więzienie nadziei. Mówicie. A sprawdzimy sobie. Swoją drogą zauważyłeś, że te bonfajery, że tak powiem, to co tam leży na ziemi i się żarzy, to nie jest jakiś kamień, to jest głowa potwora? Mhm. Człowiek, który trzyma głowę bestii. A jak sobie wejdziesz w tryb fotograficzny teraz i zjedziesz na dół, żeby to zobaczyć, to będzie widać dosłownie. O, nawet teraz widać, widzisz? Ma oczy, nos. Taką trąbę, ale ma. Jedne słoniki. Pozwolę ci poeksplorować. Dzisiaj nie będę na razie odzywał zbytnio. Okej. Okay. Krzesło! Było. Antyczne krzesło, które zniszczyłeś. Było warte 20 tysięcy dusz. Na pewno. To jest... Wydaje czego się kurwa spodziewałeś? Nie wiem, no może tak dla PiSu zostawili otwarte, to pewnie też jestem, kto to nic nie mogę. A tu nic nie ma. Haha, wygrałeś nic. Nic. W tej grze jeszcze nie było niewidzialnych ścian pewnie. A są. Jedną nawet natrafiłeś, pamiętasz? Jak byliśmy w tym burzowym tym. Trzeba było rozwalić ścianę, uderzyć nią i tam się pojawiło przejście na dół. Mhm. Co możemy zrobić? Nie wyciągaj łapy! No nie wyciągaj łapy! Powiedziałeś, że twoja postać celuje tam, gdzie patrzysz. Jak masz kamerę z góry na dół, zrób. Aha, coś we mnie strzela, spoko. No, nie wyciągaj tej łapy. Nie dam ci nic. On cię prosi, żebyś go te... No, może bym jeszcze drzwi otworzył, co? Ja tutaj raz otworzył i biegać za mną takie. Cały czas. Nie ma kurwa kadzidła. To jest Cthulhu! Uch, aj. Ale to ma zasięg. On wygląda jakby mógł być z Bloodborne, nie? No. A powiem ci, trochę ciężko z nimi idzie. Co, w tyle kadzie są głównie tacy wrogowie? A, jest ich dosyć sporo, no. Ale jak z nim już mamy problem, to ja nie wiem, jak będzie dalej to wyglądać. Ale spokojnie, idź. Jak daleko zajdziesz, tak zajdziemy. No, zobaczę, bo najwyżej uzna się, że jednak tu nie idziemy. Nie mogę. Ogólnie taką dużą rzeczą w tej lokacji jest to, że musisz znajdować klucze i otwierać drzwi różne. Aha. Kucho. Dymba. Żerandol. Piniata. Mamy żerandol. Teraz zamiast cukierków ma sporo krwi i jelita. Nawet cukierków. Jelitek. Dobra, zapamiętam sobie.
kto to był? Nie, to jest bardzo dużo różnych dźwięków, wiesz? Aha, to jest kilkupiętrowe. O, tak, raz, my idziemy dwa, na sam dół, stary. Aha. Ja już się cieszę. To jest klucz? Nie. Nie. Klucze wiszą na przykład na ścianie. Mhm. Pamiętaj, że to jest jednak więzienie, więc tutaj one są powieszone na takich haczykach, halo. Mhm. Gdzie możesz sobie ze ściany je zdjąć. Przynajmniej, nie wszystkie oczywiście. Niektóre faktycznie leżą na jakiejś ziemi czy coś takiego, ale w większości właśnie tak to wygląda. Nie pytaj się. Po raz pierwszy widziałem, jak to robi bez postaci. To jest zawsze na plusie. Czekałem na to. Ale ja tylko chcę się wyleczyć. No, no, buzi, buzi. Przynajmniej widziałem, jaki on ma dziubek teraz. Jak uważasz? Jesteśmy gotowi na tą lokację? Nie, nie, jesteśmy gotowi. A, okej. To gdzie idziemy? Dalsza część kopalni, albo to burzowe takie. Kopalnia jest moim zdaniem najłatwiejszą do zrobienia do samego końca. Mhm. Burzowa nie jest wcale dużo trudniejsza. Problemem są złote szkielety później, które mają cię na 1-2 ciosy. W tym burzowym? Tak. No to może pójść do tego... Do tej kopalni? Podekspić sobie? Wiesz co, poeksploruj sobie po prostu w kopalni. Mhm. Tam jest, bo tak jak ci mówię, do bossa z tego bonfire'a da się dojść dosyć szybko, ale lepiej jest sobie poeksplorować, pooglądać. Mhm. Okay. Na własną rękę sobie tam połazisz, poszukasz, ja się nie będę wpierdzielał. Kochany pajęczak. Cześć! O, jej. Oj. Cześć. Ale wiesz co, w sumie stań gdzieś sobie na uboczu, pójdź do tego tunelu i zobacz, ile masz takich niebieskich, popękanych kamieni. Niebieskich, popękanych kamieni. 6. To jest całkiem nieźle. Jesteśmy w stanie zrobić z tego świata czarny i walczyć z fantomem. Jeżeli go pokonasz, to dostaniesz wtedy ten medalion bestii, o którym ci mówiłem, który jednocześnie rzuca zaklęcia i cuda. Mhm. A tylko tak, jestem żywy i zginę, to wtedy zmienia się tendencja świata. Tak, musiałbyś się ożywić, zginąć, wrócić do Nexusa, wrócić tutaj, ożywić się, zginąć. Ale wydaje mi się, że zrobimy to po prostu... Offscreen, tak, tak powiem. Samą walkę. Byśmy wtedy pokazali. Hmm. Więc na razie sobie eksploruj, no, bo chodzi mi o to, że zanim do... To świeciło! Myślałem, że mogę. Zanim dojdzie do następnego bossa. To możemy to zrobić. Bo jak zabijesz bossa, to świat się zmienia na taki jaśniejszy, nie? O Boże, kamero. I jeżeli będziemy w czarnym świecie, to możemy też dostać pewną duszę, dzięki której będziemy mogli ulepszyć na przykład tarczę. Mhm. Kop sobie. Nas tutaj nie... na mnie uwalczyć. On się przez chwilę zastanawiał. Idą popoki z grudy. No. Czy z grudy, czy jak to tak się... Nie wiem. Wiem, że ponoć górniku obraża słowo ryl. Co? Drycia w ziemi, chyba jakoś tak. Ktoś mi kiedyś coś takiego mówił. Ale teraz... Proszę o potwierdzenie. Ktokolwiek, kto się na tym zna.
Dlatego, że jest mieszkał na Śląsku, to nie znam wiele rzeczy, a zwłaszcza śląskiego, no przepraszam. Nie, ja też nie. A czy wiesz, tam minimalnie. Tak. No tak, ale a jakby ktoś mi gwarą gadał, to ja bym był królem. Nie wiedział, trochę tak jakby był Anglikiem i ktoś zaczął do ciebie mówić po szkocku. A mi się akcent szkocki podoba. Jak mówią po angielsku, to tak, jak najbardziej. Ale słyszałeś, jak Szkoci mówią po szkocku, po szkockiemu? Nie wiem, jak to odmienić. Po szkocku chyba. Ale chodzi mi, ale jakbyś usłyszał, to byś rozumiał, o co mi chodzi. To jest szybka droga do bossa. Aha! Miałem już takie przeświadczenie, zobaczyłem te kładki w dół. To jednak jest... Aha, czy to jest szybka droga do bossa? Wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? Ja skakałem na ten sam, ten, za pierwszym razem jak tutaj szedłem, co ty teraz próbowałeś zaskoczyć. Mhm. Jest dużo bezpieczniejsze zejście. Nie! 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 Robaku, stój! Zaklinam cię! Nie są za tobą też. Nie! Robaku! Wszystko poszło. Czekaj, ja szedłem teraz w prawą, to jest to, co chodziło, teraz, teraz lewą odhaczek, to jest ta szybsza droga. To jest ta szybsza droga, definitywnie. Dobra. Noooo! Chodź tu. O! Zepchniesz go, żeby tam nie pobiegł? Chodź. Dziękuję. O ja. Myślałem, że... Pokazać wam coś? Nice. Ja... Ale proszę pana. Dwa HP miał. Czyli oni mają 195 HP. Aha. O. Usłyszeli hałas. Tu się nic nie stało. Możecie wracać do swojej pracy. Wy tak. Nawet mnie nie zauważycie, no. O, dobra. Zwrócił na mnie uwagę. Z piąstki ci dał. Dobra. Ale powiem ci, jak tak patrzę na ten pasek, jak się... No w takich walkach z takimi normalnymi mopkami to jest ok. Przebiec. Może czary powinny się zderzyć razem i powinien być maszowanie przycisku. Poznałeś sekretną technikę. Ale widzisz, ten słup działa na jego korzyść też. O Boże. No. Daj to. Co? Nie wypakowałeś rzeczy. Kliknij i wciśnij start. Nie obchodzi mnie, jak oni sobie to nazywają, dla mnie to zawsze będzie start. Ta. Czy tu mogę pójść gdzieś w dół? Możesz wziąć item i przejść sobie tam. To też jest interesujące miejsce. Mówisz? Mhm. Cześć. Oni się tu wtapiają strasznie. Na patę mi dominamy, jak przez podział tej lokacji. Nie! Nice cock, bro! Nie powinien z nim walczyć? Wiedzieć ci coś? Wyceluj w następnego w głowę i strzel mu zaklęcie.
A! No okej. Okay. W głowie to jest ma od razu krytyka. Przypomina mi się Blind Town. Możesz, ale... No, mnie zastanawia, ile rzeczy będę mógł pominąć, tak. Więc ja wolę chyba co normalnie odhaczyć. Czekaj. Chwila niepewności, zrzucę mnie na dół, czy nie? Dziękuję. Uwaga! Niesamowite. Mm-hmm. Czyli muszę iść tamtędy, mm-hmm. Dobra. Okej. Dobra, tam mogę z nim po prostu skakiwać, ale... Zacznijmy jest tam. Daj, damage bomb. Padło na kamienia. Tu nie powinienem zaskoczyć, nie. Ja tak się chciałem korzystać. Jedyne miejsce, w którym mogę zaskoczyć, to jest tutaj. Ale to jest tak średnio bezpieczne, od razu ci mówię. Mówisz? A to będzie to samo miejsce, którędy mniej więcej dojechałbyś tą windą. Nie wiem czemu, ja zapomniałem o windzie, myślałem, że to jest jedyna droga. Czyli ja mogę windą zjechać mniej więcej w to samo miejsce. Możesz windą zjechać mniej więcej w to samo miejsce, po prostu nie zbierzesz tych itemów, które są tutaj po drodze. Mhm. A, ze skokowi, że tak powiem. A tak, będzie się tak czy siak robiło to, że tak ciemną wersję świata. Mhm. To można potem sobie skakiwać, czym pozbierać. No i tak biegam w tą odnogę właśnie tutaj, albo w drugą stronę i rzucam się na dół tutaj. W tym miejscu, żeby to najszybciej zrobić. Czekaj. Tylko musimy pamiętać o tym, że po każdej śmierci takiej musimy wrócić do Nexusa. Ale że dwa to były? Ich jest mnóstwo. Jest ich znacznie więcej niż takich Dark Souls na przykład. Ja się zastanawiałem, czemu to tak długo trwa. Co jest z nim nie tak? Wow, w końcu. A to są jacyś bracia? Braci koala para, to nigdy nie dawała. No ten jeden to jest prawie martwy, nie wiem czy tak, no widzisz? Widzisz? To jest babka. To jest babka, a zróbcie to na krótko. Okej, okay, dobra, nie będę oceniał. Skończyłaś? Wezmę szczątki twojego brata, patrz mi prosto w oczy. Patrz. Nie możesz. Jednak to zrobił. Za zabicie każdego czerwonego fantoma świat idzie trochę bardziej w stronę białego świata. A ja mam kolejne te kamienie. Dobra, tu jest jeden tunel. Oni przeszli z tego. Jeszcze od tamtych. Tam jest kolejne. Co ale nie pół? Nie wiem co zrobić. Jest za dużo. Było i za dużo. Ja miałem taką takie samą. Nie ma żadnego. Tego nie mogę zmienić. Ktoś sobie wziąć. Jest tam błyskotka. Oczywiście. Czy tu nie ma żadnego przejścia, tak czy srak? Do góry i teraz. Jak... Tutaj. Tutaj. Nie mogę teraz, dobra, tam zaskoczyć. Serio, serio. Dobra. No okej, okej. Co to masz? O, ostry kamień, twardy kamień, dobra. To byłoby mniej więcej na tyle tutaj. Wszystko tutaj, no to mam teraz drugą stronę do ogarnięcia. Tam będą, a zresztą zobaczysz. Jakby się przydało te wszystkie błyskotki tutaj pozabijać. Jak ci się uda, pamiętaj, że one się regenerują, potem jak przyjdziesz.
Czemu? Czemu? Czy mogę ten przejść? Nie, ja ci powiedziałem, ja się nie mieszam. Szukaj pułapka. Haha. Czyli... Uuuu, kto by pomyślał? I kolejny. Też. Tam jest druga strona tej przepaści. Aha. Wezmę. Tak, niestety. Tak, ale w oryginale tak, musiałbyś to zostawić, bo nie było takiej opcji w ogóle. Aha! No. Dużo będzie jeszcze dodali. Czy jest boss? Nie wiem. Nie, jesteś na dole, tam gdzie ci mówiłem, że będziesz. Wyobrażasz sobie, co by było, jakby one się turlały? O, weź mnie, nie przypomina tych strójki na stróżu arcysmoku. Ale to było irytujące. Nie jestem pewien, czy to mają być kleszcze, czy kukły. No to są chomiki, stare. No, okej. Okay. Ty już poszalałeś kompletnie. Widzę. A w moim kraju tak wyglądają chomiki. Mają skorupę, kłę, pazurę. No będę się irytował przez całą rozgrywkę, bo nie ma za dużo rzeczy przy sobie. Wiesz, zawsze możesz zostawić to u tego kolesia tam w Nexusie. On ci pomaga... O, nie umarł. O, co tak dumnie stoisz? Kuję. Wielki topór. O, patrz, taka większa wersja przyszła. Hello, boyo. Hello, my baby. Hello, my darling. To będzie ekscytująca walka. On kiedyś do ciebie przyjdzie. No ja wiem, że on kiedyś do mnie przyjdzie. Będzie blisko, zeskoczy na dół i znowu będzie ma taką samą daleką drogę. O! Używa belek, skubany zna taktyki. Skąd wiedziałeś, jaka jest moja słabość? Okej. Nie w tę stronę! Co na twoich plecach? Ej! Teraz ci puść bąka. Może tak pierdnie ładnie. Pierdniesz? Pierdnij. Nie. Dawaj, pierdnij. Biedulek nie mógł się odwrócić. Pierdnij. Trzeba było tyle jeść. Taki to ma zasięg. Aha. Nie. Dobra, gumi chrupki. Co to jest jeszcze tu? Wiem, ja wiem. Uważaj. Nic się nie stało. Czy mogę zaskoczyć, ale nie mam po co. Nie masz po co. Kompletnie. Cześć. Ty patrz, kto tam do ciebie macha na dole. Nie, wyżej. Wyżej. Ten? Tam. Jakoś... Patrz, jest! Nie. Ja go zabiję, stary. No... Przyjaciel, patrz, jest! Przyjaciel. Przyjaciel podróżny. I sprzymierzeńca. Czekaj, kupców. Tędy wyszedłem, ty ogarnąłem tą jakieś prawo na dół. Tu są takie ze skrzydełkami teraz. Fajnie. Naprawdę fajnie. Możesz iść porozmawiać z Patchesem. Ja nie chcę rozmawiać z Patchesem. On do ciebie macha. On macha do ciebie. Ja nie. Czemu nie? Nie chcesz questa od Patchesa?
Ten mace naprawdę zadaje olbrzymie obrażenia. Ja myślę, że on chce spędzić pułapkę, to z nim pogadam. Jak to zabije, wiesz? Może po prostu zostaw temu tak troszeczkę życia, bo co? Czemu? Tak, tylko mówię. Jeszcze może zrobić poczesa. No wiem. No właśnie, wiem. Tego mojego najdroższego przyjaciela z każdej części Sulsu. Mówisz, nawet i z Bloodborna. Jakby zostawił mu tak troszeczkę HP. To wykonałbym szybko questa. To może iść z nim porozmawia i później przyjść zabić tego... Tak, nie chcesz bardzo dużą questa popsuł, co? Może. Temu zostaje bardzo mała HP, wiesz? Tak. Ja nie lubię robić interesów z poczesem. Naprawdę. Za każdym razem, jak widzę tą twarz, to już wiem, że coś się dzieje. Sam w Dark Souls 3. Wiedziałem, że on tam stoi, to zabiłem go od razu. Po prostu nie chciałem robić questów z tym człowiekiem. Jak mam być szczerze, bo odbornie to twarz poczesu to jest najmniejszy problem z poczesem. Nie no, fajny jest taki. Trochę bardziej bohaty. Mm. Dobra. Okej. Okay. Cześć. To mi teraz też nie ma złych zamiarów. Pozwoli ci go zabrać. Widziałeś nasza Oj. O nie! Co my teraz zrobimy? Mogłeś iść do góry i zabić potwora i wtedy... Może mi spadniesz? Okej. Idź do góry? No do góry, proszę, patrzę, co? Gnoju! Oczywiście, no zawsze. Pieśń odporności na ogień, okej. Może by ci się coś takiego przydało przy następnym bosie, czy coś? Lokacja z lawą. Kawę czy boss będzie ognisty? Ale strzelam, że lodowo. Albo trawiasty. Z Pokemonami tutaj walczą. Słuchaj, no? Moglibyśmy tam w pewnym momencie pograć jakieś Pokemony. Na przykład Nuzlocke zrobić z jakichś. Czekaj, Nuzlocke to było tam, że normalnie giniesz? Że nie, że na jednej drodze możesz złapać tylko jednego Pokemona. Czemu musisz nadać mu imię? Tędy wrócić tymi gruzami? Normalnie będę mógł. Najpierw tędy pójdę. Spoko. Musisz nadać imię każdemu Pokemonowi, którego złapiesz. Pokemon, kiedy padnie w walce, to znaczy, że zginął i musisz go wypuścić. A. Głowa to słabość. Nic nie widzę! Nie! Nie! Stary, serio! Nie patrz, to i tak byłoby śmierć. To jest śmierć z takiej wysokości. O, stary. O, nie! Ale wiesz co, to świetnie dopasowany moment, bo i tak był czas na zakończenie tego odcinka. Jestem Mario. Ja jestem Adam. A to było Demon's Souls. My widzimy się z wami w kolejnym odcinku.